jeden z autorów, mówców zwykł powtarzać, że lubię dostawać feedback, bo on bardzo dużo mówi o tych, którzy go udzielają. I myślę, że to jest ważna myśl, jeśli chodzi o zarządzanie, o naszą pracę. Ostatnio na zajęciach dla menadżerów zrobiłem takie ćwiczenie. Poprosiłem, aby wykonali pracę plastyczną, potem wystawiliśmy ją na widok publiczny w grupie i poprosiłem, żeby się teraz stali krytykami, żeby pooceniali tę pracę. A potem zapytałem, jak się czuli w roli krytyków i w roli przyjmujących tą informację zwrotną. Mówią, gdy przyjmowaliśmy tę informację zwrotną, było całkiem w porządku. Dlatego, że ludzie oceniali moje dzieło, to co wykleiłem, to co narysowałem, a nie mnie. No właśnie, jak samo jest w twojej pracy. Ci, którzy krytykują w pracy, w życiu publicznym, krytykują twoje dzieło, to co zrobiłeś, a nie ciebie. Warto się wsłuchać szczególnie w tych, którzy głośno krzyczą, którzy krytykują, szczepiają się. Wsłuchać się, żeby się o nich dużo dowiedzieć. Nie mówię, żeby się odciąć od informacji zwrotnej, no ale ten feedback rozwojowy to jest od osób nam życzliwych, od dojrzałych. Natomiast ci krzykacze, hejterzy, to nie są ci, którzy nam udzielają informacji rozwojowej, którą warto brać do siebie. Warto się w tę informację wsłuchać, żeby ich lepiej zrozumieć.